Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będę gotowała kisiel. Kisiel z żurawiny. Oczywiście, jeżeli nie macie żurawiny, możecie użyć innych owoców, na przykład czy truskawki, czy wiśnie. Ale w okresie tym jesienno-zimowym, naprawdę, jeżeli możecie dostać żurawinę, to bardzo Wam polecam żurawinę, dlatego że ona ma bardzo dużo cennych minerałów, ma beta-karoten, witaminę C, E, witaminy z grupy B. I w tym okresie, słuchajcie, jesienno-zimowym, kiedy chodzimy albo ciągle przeziębieni, albo mamy katary, no jest to taki okres dla nas dosyć nieprzyjazny, to warto zrobić sobie ten kisiel. I zwłaszcza kisiel z żurawiny. Ja oczywiście teraz, ponieważ tak jak wiecie, jestem na tej diecie lekkostrawnej, to w ogóle kisiele są wskazane i taki mam ochotę zrobić sobie deser. Co prawda, żurawina jest dosyć kwaśna i dlatego trochę trzeba tego cukru użyć. Jeżeli chcecie ograniczać cukier, no to możecie znaleźć sobie jakiś inny słodzik, bo myślę, że samą żurawinę bez dosłodzenia, no to by było zbyt kwaśno. Można również słodzić taki kisiel miodem. Ja dzisiaj użyję... Zobaczę, albo brązowy cukier, albo biały. Trochę mam brązowego, więc prawdopodobnie użyję biały, pomieszany razem z brązowym. Tutaj mam tej żurawiny taki półlitrowy pojemnik, o takie 500 ml, to cały taki pojemnik miałam tej żurawiny. Można użyć sok z cytryny jeszcze dodatkowo, ale zobaczę, to po prostu będę próbowała i zobaczę, czy będę dodawała, czy nie. No i oczywiście, jak to do kisla, czy kisielu. Słuchajcie, jak to do kisielu. Oczywiście musimy użyć mąki ziemniaczanej. Zaczynamy gotować, ale pierwsza rzecz, jak już mamy żurawinę, to jak ją myjemy, to dobrze jest ją przebrać, żeby żadnych owoców, które są zepsute, nie było w tych naszych owocach. Żurawina jest dosyć takim trwałym owocem i jeżeli kupicie dobre, jędrne owoce, jeżeli dobrze je zapakujecie, to w lodówce mogą nawet do 6 tygodni przyleżeć. Także warto sobie kupować żurawinę i warto ją jeść. My głównie jemy żurawinę suszoną, no a jak się okazuje, bardzo cenna jest również świeża żurawina, którą bardzo serdecznie Wam polecam. A teraz w tym okresie właśnie jesienno-zimowym żurawina pokazała się w sklepach, więc warto ją kupować. Dobrze, dosyć gadania. Zaczynamy robić kisiel. Tutaj te owoce ja już mam umyte, mam przebrane i wsypię sobie tutaj do garnka owoce. Dodam może pół taką, tak jak mniej więcej było, jak miałam ten pojemnik żurawiny, to dodam taki pojemnik również wody. I dodam od razu cukier. Ten cukier, no to tak na razie dodam. Mam tutaj trochę tego brązowego, tak jak wspominałam. Dodam na razie może takie 2 łyżki, a później zobaczymy. Będę próbowała. Zobaczymy, czy dodam może trochę miodu. Zobaczymy. Na razie dam 2 takie czubate łyżki cukru i to dodam brązowy cukier. Owoce są zalane wodą, posłodzone i w tej chwili zakryję i będę gotowała żurawinę, myślę, że gdzieś około 10 minut, aż owoce będą miękkie i wtedy będziemy robić dalej. A co? To oczywiście Wam pokażę. Żurawina gotuje się około 10 minut.
jakbyś tak pokazał, jak ona wygląda. Ja w tej chwili jeszcze spróbuję sobie, czy ona jest dobra w smaku, czy jest trochę za kwaśna, czy być może będzie trzeba dosłodzić. Jest kwaskowata, ale według mnie taka trochę nawet cierpka, ale nie za dużo. Jest to przepyszne. Zastanowię się, czy będę to jeszcze dosładzać, czy nie. Prawdopodobnie tak, ale na razie zostawię tak. W tej chwili będę chciała sobie wyłowić te wszystkie owoce, żeby przecedzić je przez sito. Tak sobie tu partiami będę przecierała. O, żeby tutaj jeszcze sobie tutaj dołożymy. Przelałam cały tutaj ten kompot z żurawiny, przelałam przez sitko po to, żeby dobrze to wszystko przetrzeć przez to sito. Za chwilę dodam jeszcze wody. O, jeszcze dobrze to przetrzemy. O, i myślę, że wystarczy. I w tej chwili sok z żurawiny przelejemy z powrotem tutaj do garnka. Och, jaki piękny, zobaczcie. O, to mamy już zrobione. I do tego doleję wody. Zaraz zobaczę ile. Pyszne, na pewno będzie trzeba posłodzić i myślę, że jeszcze tak, taki pojemnik, czyli jak tyle było żurawiny, to mniej więcej dwa takie pojemniki. Tutaj jest ten pojemnik ma jeszcze trochę, tak żeby było litr. I wtedy mamy tutaj w tym garnku mamy litr wody, czyli jeden pojemnik żurawiny, dwa pojemniki wody. I teraz dosłodzę ja chyba ten cały cukier, ale zobaczę, ile to jest łyżek, bo daliśmy dwie łyżki cukru. To teraz dodam, no jeszcze, słuchajcie, taką łyżkę. No, czyli wyszło cztery takie łyżki cukru. Tutaj już wsypię tą resztkę tylko. Cztery łyżki cukru. No, to będzie już traktowany taki kisiel. Będzie traktowany jak deser. Piękny kolor ma taki. Naprawdę w okresie tym jesiennym przepiękny kolor. Przecudny wręcz, bym powiedziała. Uwielbiam taki kolor. To jest taki, wiecie, no, taki czerwony, energetyczny. Naprawdę w tym okresie jesienno-zimowym tego typu kolor działa bardzo energetycznie. Dobrze, ja w tej chwili sobie tutaj postawię, włączę, żeby nam się kisiel jeszcze zagotował, woda zagotowała, a w międzyczasie tutaj dam, no muszę jeszcze wziąć inną łyżkę, w międzyczasie do tego samego pojemnika dam jeszcze o, takie dwie czubate łyżki mąki ziemniaczanej i rozrobię ją zaraz w zimnej wodzie. Ja lubię akurat taki kisiel, który nie musi być aż taki gęsty, ale myślę, że takie dwie łyżki mąki ziemniaczanej będzie akurat. I do tego damy trochę zimnej wody i rozrobimy mąkę ziemniaczaną. Pięknie nam się rozpuści.
I zaraz jak nam się zagotuje nasz sok z żurawiny, to będziemy zalewali mąką ziemniaczaną. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj jeszcze się nie gotuje. Za momencik i będziemy robić. Ja sobie wezmę chyba rózgę do robienia, żebym mogła mieszać. No i czekamy, a w międzyczasie zawsze sobie ogarniamy kuchnię. Żurawina, nasz sok żurawinowy już gotuje się i w tej chwili będę dodawała wodę z mąką ziemniaczaną. I już mamy kisielek. O. Uwielbiam to bulgotanie. Jeżeli lubicie jeszcze bardziej rzadki, to oczywiście można dać mniej mąki. Ja tutaj dałam 2 czubate łyżki mąki na litr, litr plus 200 ml wody. Dobrze, już w tej chwili ja kisiel przeleję do moich miseczek. Odstawię, żeby już się nie gotował. I mamy, słuchajcie, 2 miseczki pełnego pyszności, pysznych, aromatycznych smaków. Ja uwielbiam kisiel z żurawiny. Jest on rzeczywiście takim deserem, bo to jest taki deser w zasadzie. Słuchajcie, taki, który ma smak taki kwaśno, słodko, cierpki. To jest taki smak, który ja bardzo lubię. Ja mówię cierpki, ale ta cierpkość jest taka bardzo, bardzo delikatna. No i oczywiście ja w tej chwili będę próbowała nasz kisiel, ale spróbuję tak delikatnie, dlatego że on jest jeszcze bardzo, bardzo gorący i jest to naprawdę przepyszny do zrobienia, bardzo dobry, szybki deser. Jest przepyszny. Słuchajcie, jest przepyszny. Jeżeli lubicie bardziej kwaśne, to tak jak ja tutaj dałam 4 łyżki cukru, to nie jest mało, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to możecie sobie dać no tak z 3 łyżki i wtedy będzie bardziej kwaśny. No mnie odpowiada, ja jeszcze nie zrezygnowałam z cukru, także naprawdę polecam Wam taki kisiel. Bardzo wiem, że bardzo często kisiel żurawinowy, taki deser, robiony jest z okazji świąt Bożego Narodzenia, w Wigilię podawany. Ale naprawdę, póki jest ta żurawina dostępna, warto robić sobie również taki deser jeszcze przed świętami. Pyszności. My będziemy w tej chwili zajadać kisiel, a Wam życzę tego, żebyście sobie równie pyszny zrobili kisiel i w ten taki jesienno-zimowy wieczór, a zwłaszcza, że mają nadejść już w tej chwili chłodne dni, to więc rozgrzewajmy się takimi pysznościami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oczywiście, żebyście się nie dawali tym jesienno-zimowym chandrom, katarom, grypom i tak dalej. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i dużo, dużo pyszności. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Cześć. A ja będę jadła. Ale dobrze. Jest przepyszny. Pycha. Jest przepyszny ten kisiel.